Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 11. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy temat brzmi: czy wszyscy wierzący będą zabrani w trakcie pochwycenia? Czy wszyscy prawdziwi zbawieni będą zabrani do nieba przez Pana Jezusa? I w tej kwestii mamy wyraźne stwierdzenie Słowa Bożego, że wszyscy wierzący będą zabrani. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zabrany do nieba. I jest to tak pewne, jak to, że Słowo Boże jest prawdą. Mamy na przykład taki fragment z Judy, 21 werset. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Więc widać, że pochwycenie będzie aktem Bożego miłosierdzia. I jako akt Bożego miłosierdzia jest całkowicie niezależny od wierności czy niewierności zbawionych. Oczywiście jesteśmy wzywani do tego, żeby wiernie służyć Bogu, aby być Bogu wiernymi i w każdym kroku objawiać wewnętrzne życie Boże przez swoje działania i wszelkiego rodzaju tutaj sposoby, w jaki poruszamy się w tym świecie. Natomiast co do zasady jest tak, że każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zabrany w czasie pochwycenia. Czy wszyscy wierzący zostaną zabrani w trakcie pochwycenia? Odpowiedź brzmi: tak, wszyscy wierzący będą zabrani w trakcie pochwycenia przez Pana Jezusa. Drugie miejsce jest to z pierwszego listu do Tesaloniczan. Tam mamy wyraźnie stwierdzone: umarli w Chrystusie oraz my, którzy pozostaniemy przy życiu. Zwróćmy uwagę, że to miejsce nie mówi my, którzy byliśmy wierni. Nie. Ci, którzy zostaną przy życiu, zostaną zabrani. Każdy zbawiony z łaski Bożej będzie zabrany przez Pana Jezusa Chrystusa. I możemy być tego całkowicie pewni. W jaki sposób mieć pewność, że będziesz zabrany w trakcie pochwycenia? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dzięki temu będziesz mógł całkowicie mieć pewność, że jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to On zabierze cię do nieba. On obiecał, że każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, weźmie do nieba, aby był taki człowiek z Nim na zawsze. I z tej lekcji też możemy się nauczyć, że zbawienia nie można utracić. Jeśli przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi grzechami, jeśli wyznałeś Mu twoje grzechy, jeśli powiedziałeś: Boże, ja jestem nieświęty, a Ty jesteś święty i zasłużyłem na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Jest to całkowicie słuszne, abym na wieki był w płomieniach ognia. A Ty dałeś ofiarę złożoną z Pana Jezusa Chrystusa jako doskonałego baranka. On w trzech godzinach ciemności cierpiał za moje grzechy. On stał się grzechem za mnie, a więc ja mogę stać się sprawiedliwością Bożą w Nim, w Chrystusie Jezusie. Drogi Boże, proszę Cię, abyś mnie uratował. Oczywiście to nie jest jakaś do wyuczenia modlitwa czy formułka. Chodzi o sedno, żebyś zdał sobie sprawę, że Ty jesteś godny potępienia grzesznik. Zasłużyłeś na jezioro ognia i siarki. Całkowicie sprawiedliwie należy Ci się wieczne potępienie, ale Bóg przygotował doskonałą ofiarę z Pana Jezusa Chrystusa. I ta doskonała ofiara wystarczy, aby zgładzić wszystkie Twoje grzechy i uczynić Cię w oczach Bożych świętym i sprawiedliwym. A gdy przyjdzie czas pochwycenia, aby Cię zabrać do nieba, niezależnie od uczynków, bo wszystkie uczynki wykonał Pan Jezus za Ciebie wtedy. Jeśli On za Ciebie będzie policzony jako Twój zastępca, to Ty za Niego
będziesz policzony jako sprawiedliwy. Jest to bardzo ważna lekcja. Więc czy wszyscy wierzący zostaną zabrani w trakcie pochwycenia? Tak, wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa będą zabrani w trakcie pochwycenia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny, 12 odcinek dotyczący tematu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Ten temat ma być o tym, czy w Starym Testamencie była mowa o zabraniu wierzących. Serdecznie zapraszam. Jak widać, jestem w swetrze, jest środek lipca, jest globalne ocieplenie, jestem w Polsce, nie na Antarktydzie, nie gdzie indziej, ale mamy antropogenne globalne ocieplenie klimatu, jak to nam wszędzie starają się powiedzieć. I to jest kolejny przykład na to, że nie warto słuchać żadnych zewnętrznych głosów. Tylko i wyłącznie to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą. A Słowo Boże mówi, że faktycznie ziemia spłonie i wszystkie dzieła ludzkie na niej spłoną. I to nadejdzie z powodu człowieka. Czyli można powiedzieć, że zbliża się wielkimi krokami antropogenne, czyli pochodzące z grzechu człowieka, globalne ocieplenie. Od razu będą to tak wysokie temperatury, że w żywiołach wszystkie żywioły spłoną. Tak mówi Piotr w liście Piotra o tym. Natomiast teraz, no, jak widać, to globalne ocieplenie jest takie, że ja się wychowałem jako dziecko, że cały maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień to był upał ciągnący się 30 do 40 stopni, 25 w cieniu. I to było normalne, że praktycznie 5 miesięcy w roku było mi cały czas gorąco. Nie można było się schować, a dobrze to pamiętam, bo nie było klimatyzacji. A teraz w związku z globalnym ociepleniem w środku lipca muszę chodzić około 12 południe w swetrze. Dalej nie mam klimatyzacji. Niech Bóg was błogosławi. Pamiętajcie, że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną wam karą piekła wiecznego. Z Bogiem.